Cześć. Sytuacja w kraju i na świecie nie tyle sprzyja siedzeniu w domu, co wręcz wymaga tego od nas. Więc jak już ogracie wszystkie nowości i obejrzycie wszystko, co dało się obejrzeć na Netflixie itp., to warto mieć plan B w postaci sprawdzonych klasyków. Są tanie, czasami darmowe, zapewniają godziny zabawy i dzisiaj ruszą na absolutnie każdym PC-cie czy notebooku. W tym materiale polecę Wam 30 takich klasyków, ale z małym twistem, bowiem aby odróżnić to zestawienie od każdej innej top listy starych gier, nałożyłem na siebie zestaw restrykcji. Przez kolejne minuty będę się tłumaczył, dlaczego na tej liście nie ma Dooma czy Settlersów. Jeśli nie chcecie słuchać tego biadolenia i chcecie po prostu pooglądać nagrania z gier, to przeskoczcie do tego czasu. Natomiast pierwsza dziesiątka zaczyna się mniej więcej tutaj. Okej, skoro DOSBox, to wiadomo, że będziemy przyglądać się grom DOSowym. Jednak gra DOSowa to dość nieprecyzyjny termin. Taki Doom. Czy jest DOSową grą? Jak najbardziej. Został przecież wydany w 1993 roku. Ale po premierze W95 została wydana lepsza wersja okienkowa. A potem całe mnóstwo innych i wcale nie trzeba dzisiaj odpalać DOSBoxa, aby raczyć się królem brutalności. Omijam więc gry, które posiadają wersję DOSową i Windowsową, która w dodatku jest o wiele lepsza. Inny przykład, Dungeon Keeper. Świetny tytuł, posiada wersję DOSową, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie dzisiaj odpalał tej gry w DOSBoxie, bo gra w tej wersji ma uboższą grafikę i efekty, a tytuł można dzisiaj odpalić z pomocą aplikacji KeeperFX, która pozwala ustawić m.in. rozdzielczość Full HD. To samo w przypadku SimCity 2000, który pierwotnie wyszedł na DOSa w 1993 roku, ale chwilę później ukazała się wersja Windowsowa. Inny przykład, Transport Tycoon Deluxe. Gra DOSowa, wydana jeszcze przed Windowsem 95, ale dzisiaj nikt nie gra w nią przez DOSBoxa, bo istnieje świetna fanowska implementacja o nazwie OpenTTD. Dune 2 też można dzisiaj odpalić w rozdzielczości HD, więc wspominałem ten tytuł. To nie koniec wytycznych. Gry, które posiadają remaster lub remake, który jest ogólnie uznawany za lepszy lub tak samo dobry jak oryginał, także omijałem. Przykład, gry z serii Monkey Island, które doczekały się świetnych remake'ów. Albo Gabriel Knight's Sins of the Fathers, który z okazji 20 urodzin został odświeżony i wygląda po prostu fenomenalnie. Tym samym odpalanie starej wersji straciło trochę sens. Ułatwijmy to trochę. Żadnych gier, które zostały wydane po Windows 95, nawet jeśli zostały wydane jedynie w wersji DOSowej, a co warto podkreślić, nie było czymś niezwykłym. Jeszcze lata po premierze W95 wychodziły gry pisane stricte pod DOSa. Te wszystkie ograniczenia, które na siebie nałożyłem, oznaczają, że zabraknie tutaj wielu znanych szlagierów. Kolejne przykłady, jakie przychodzą mi do głowy, to Settlers 2, Dead Rally czy Duke Nukem 3D, które pod DOSem działają, ale ukazały się po rewolucyjnych okienkach, więc ich tutaj nie będzie. Albo taki Supaplex, który normalnie by się na tej liście znalazł, bo jest to DOSowa gra wydana w 1991 roku, ale dzisiaj nie musimy używać DOSBoxa, aby w nią grać, bo istnieje udana wersja na Steama. I podobnie wygląda to w przypadku fenomenalnego System Shock, którego na Steamie można nabyć w edycji Enchanted, która pozwala grać w tę grę z 1994 roku w 4K. Stroniłem też od gier, które posiadają zgodność ze ScanVM na poziomie Excellent, no bo nie jesteśmy w ich przypadku skazani na DOSBoxa. Przykład, wydany w 1992 roku Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Wybierając gry, kierowałem się też tym, aby faktycznie dało się w nie dzisiaj grać. Nie takie, które tylko miło się wspomina. Dlatego nie ma tutaj gier, których mechanika strasznie się zestarzała i po prostu trudno się dzisiaj przemóc, aby w takie tytuły grać. Choć kiedyś zafundowały wiele nieprzespanych nocek. Wymienię chociażby Settlers 1, lepiej odpalić część drugą, czy TIE Fighter, lepiej odpalić X-Wing vs. TIE Fighter. Dodatkowo ograniczyłem się do jednej gry na serię. W przeciwnym wypadku pierwsze trzy miejsca byłyby okupowane przez jedną serię. Dopuszczam natomiast gry, które mają swoje wersje na konsolach czy Amidze. Praktycznie 3/4 tej listy to gry, w które można było zagrać na innej niż PC platformie.
Trochę to wszystko zagmatwane, ale może dzięki temu udało mi się zrobić zestawienie z fajnymi starymi grami, gdzie nie ma Dooma, przygód Lary Croft czy MDK. Reasumując, są tutaj gry, w które najlepiej gra się dzisiaj z pomocą DOSBoxa, które zostały wydane przed Windowsem 95. Okej, mam nadzieję, że zasady są jasne, zapraszam więc do wycieczki w czasie do pierwszej połowy lat 90. Jeszcze tylko drobna praktyczna rada. Jeśli myślicie, że nie macie czasu na stare gry, bo nie oferują one dobrych mechanizmów zapisu, to podpowiem, że istnieje coś takiego jak DOSBox X, gdzie można korzystać z tzw. save state'ów, co sprawia, że każda stara gra staje się tak jakby prostsza. Zestawienie otwiera UGH. Prosta zręcznościówka z prostą grafiką, która jest grywalna tak samo dzisiaj jak w 92 roku, kiedy się ukazała. Co ciekawe, grę wydano też na C64 i była tam również bardzo grywalna. Zadanie z pozoru jest banalne. Powierzchną taksówką musimy przenosić pasażerów w pożądane przez nich miejsce. Początkowo jest to zadanie proste, ale szybko okaże się, że tak nie jest. Dobrych platformówek kiedyś nie brakowało, a Alien Carnage jest tego przykładem. Historia prosta. Obcy chcą przejąć naszą planetę, zamieniając wszystkich w zombich. Remedium to nasz bohater, wyposażony w jetpack i m.in. miotacz ognia. Ciekawostka. Pierwsze 2 lata po premierze gra nazywała się Halloween Harry, czyli tak jak bohater gry. Dzisiaj grę można pobrać za darmo ze strony 3D Realms. Oto przykład gry, która zupełnie się nie zestarzała i jednocześnie przedstawiciel gatunku, który prawie wymarł, a niegdyś side-scrollery były przecież mega popularne. Jet Strike zadebiutował na Amidze, gdzie był bardzo ciepło przyjęty, a i PC-towi gracze docenili ten tytuł. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, w grze jest do wyboru aż 200 samolotów i helikopterów. Słyszeliście pewnie o filmie Eda Wooda o tytule Plan 9 from Outer Space, który to uznawany jest za najgorszy film, jaki kiedykolwiek zrobiono, co zwyczajnie nie jest prawdą. W każdym razie gra bazująca na filmie jest całkiem niezłą przygodówką, która sama nabija się z tego, jaki to film był słaby i co ciekawe nawet recenzenci mieli problem z oceną, czy zabiegi twórców gry celowo ogłupiały tytuł, czy była to po prostu słaba gra. Proponuję wyrobić sobie zdanie samemu. Moim zdaniem warto zagrać dla fabuły i humoru. Nie lubię symulatorów lotu. Tych starych znaczy się. Sprzęt był wtedy zwyczajnie za słaby, aby udźwignąć tak skomplikowane gry. Wyjątkiem jest Red Baron. Wyjątkowo płynny nawet na Amidze, szalenie grywalny symulator, gdzie pilotujemy samoloty z okresu I wojny światowej. Co ciekawe, ta gra z 1990 roku miała zostać przeportowana na Nintendo 64, ale finalnie nic z tego nie wyszło. Tytuł, co mnie osobiście zdziwiło, jest grywalny nawet dzisiaj. Pomaga, jeśli lubicie grafikę wektorową. Podzielę się z wami wspomnieniem z dzieciństwa. Dawno, dawno temu, kiedy byłem małym chłopcem, podczas spaceru z dziadkami po Świdnicy, babcia wskazała palcem na jakiś budynek i powiedziała mi, że tutaj mieszkał Czerwony Baron. Nic mi to wtedy nie mówiło, ale jak kilka lat później odpaliłem tytuł Red Baron na Amidze, to przypomniałem sobie o tym i sprawdziłem w encyklopedii. Przyznałem, że byłem wtedy zdumiony, bo Manfred von Richthofen, czyli tytułowy Czerwony Baron, faktycznie mieszkał w Świdnicy, a urodził się w obecnie już Wrocławiu. Okej, interfejs gry może się wydawać przytłaczający nawet dla fanów staroszkolnych RPGów, ale mimo to chwile spędzone z drugą Elwirą to chwile miło spędzone, a wszystko za sprawą świetnej pikselowej grafiki i klimatu. W grze wcielamy się w chłopaka tytułowej Elwiry. Zadanie, jakie przed nami stoi, musimy ją oswobodzić z rąk demona o nazwie Cerberus. Czyli jest wręcz klasycznie. Najciekawsze jest jednak to, że akcja gry dzieje się w studiu filmowym specjalizującym się w horrorach. I co ważne,
wybudowano je na przeklętej ziemi. To oczywiście automatem oznacza, że nie będzie to proste zadanie. Dobrych gier z Amigi, które zawędrowały na klona, tak amigowcy mówili na PC-ty, nie brakowało, a seria Alien Breed to idealny przykład. Złośliwi powiedzieliby i mówili, że Alien Breed to kalka fabuły Obcego i choć inspiracje filmem są tutaj widoczne na każdym kroku, to fabularnie mamy trochę inną historię, ale trzeba to powiedzieć głośno. Podobieństwa, zwłaszcza z filmem Aliens, czyli drugim, widać wszędzie. Placówka naukowa na jakimś kosmicznym zadupiu wzywa pomocy. Z odsieczą rusza grupa tzw. amerykańskich chłopców. Na miejscu okazuje się, że wszyscy naukowcy są martwi, a po placówce biegają obcy, wyglądające jak ksenomorf. Tower Assault to ostatnia część serii, w której akcję obserwowało się z góry. Od następnej części gry Alien Breed były już pierwszoosobowymi shooterami. W 2009 roku podjęto udaną próbę rebootu serii. Alien Breed Evolution dostępny był przez usługę Xbox Live, ale już rok później w ulepszonej wersji z tytułem Impact był i na PS3 i na PC-cie. Chwilę później ukazały się kolejne dwie części, Assault oraz Descent. Warto dać im szansę. Lubicie przechodzić gry z poradnikiem? Veil of Darkness jest on nie tylko przydatny, ale wręcz niezbędny. Gra jest trudna, a zagadki typowo przygodówkowe z początku lat 90. Czyli innymi słowy są często i gęsto nielogiczne. Na domiar w cudzysłowie złego, gra posiada elementy RPG, co tylko dodaje jej poziomu trudności. Szczęśliwie twórcy dodali do gry tryb walki uproszczonej, co ułatwia zabawę, ale wcale nie sprawia, że jest lekko. Dlaczego zatem warto spędzić z grą godzinę? Fabuła. Rozbity samolot, Rumunia, wampir do ubicia i ładna pani do uratowania. Jest ktoś, kto miał peceta przed Windowsem 95 i kto nie zna tej gry? Pewnie nie. Wtedy nikt o tym nie wiedział, ale ta gra była w zasadzie remake'em gry Cosmonaut, wydanej w 1990 roku. Tak, wiem, że miało nie być remake'ów, ale chyba wybaczycie ten wyjątek. Zwyczajnie nie zakładałem, że gry z tego okresu mogą już być odgrzewanymi kotletami. Gra posiada 30 poziomów o rosnącym poziomie trudności i jak na dzisiejsze standardy jest tak trudna pod koniec, że większość z nas twierdzi, że jest nie do przejścia. Gra doczekała się kontynuacji pod tytułem Xmas Special. Obie gry można dzisiaj pobrać za darmo ze strony twórców. Jeśli lubicie stare gry i strategie heksagonalne, to seria Battle Isle jest właśnie dla Was. Z pozoru zwykła turówka, ale pod płaszczem kryła wiele prerenderowanych animacji 3D oraz wektorowych animacji, które generowane były już w czasie rzeczywistym. Dzisiaj takie urozmaicenie statycznej gry strategicznej jest wręcz standardem, ale kiedyś robiło to piorunujące wrażenie. Ciekawostką jest to, że część trzecia gry miała być jedynie dodatkiem do części drugiej. Ale dział marketingu zrobił swoje i po dodaniu wielu usprawnień, takich jak ulepszony interfejs, większa ilość multimediów i obsługi Windows 95, została podjęta decyzja o wypuszczeniu gry jako oddzielny byt. Choć wygląda podobnie i była zrobiona przez tych samych ludzi, którzy zrobili Elvirę, Waxworks nie jest kontynuacją wspomnianej gry, a jedynie jej duchowym następcą. W odróżnieniu od Elviry, Waxworks, inspirowany filmem o takim tytule z 1986 roku, jest też o wiele, wiele bardziej gore. Obrazki przedstawiające różne sposoby, w jakich gracz wyzionął ducha, są wręcz kultowe. Gra została wydana najpierw na Amidze, a portując tytuł na PC, twórcy poszli trochę na łatwiznę i zachowali 32-kolorową szatę graficzną. Rozgrywka prowadzona jest w konwencji staroszkolnego RPG, a celem gry jest pozbycie się klątwy rzuconej na rodzinę gracza. Klątwę rzuciła wiedźma, która w bliżej nieokreślonej przeszłości ukradła przodkowi bohatera kurę. Za karę ten obciął jej ręce, a ta odwdzięczyła się klątwą. Dzisiaj tytuł można nabyć na GOG-u, a już niedługo historia opowiedziana w grze stanie się dostępniejsza, bo opracowywany jest remake gry.
Choć Duma nie ma na tej liście, to znalazł się na niej bratanek króla brutalności, Heretic, wykorzystujący zmodyfikowany silnik ze stajni id Software, a jednym z ulepszeń była możliwość patrzenia do góry i na dół. Różnica pomiędzy tytułami szybko staje się oczywista. Fabuła. O ile ta w Dumie wybitna nie była i sprawiała wrażenie napisanej na kolanie w ostatniej chwili, tak w Heretic mamy rozbudowany i całkiem ciekawy wątek fabularny. W grze wsadzimy patek w szprychy trzem braciom, którzy znani są jako Serpent Riders. Z pomocą magii opętali oni siedmiu królów i jedynie elfy oparły się magii. Przemierzając splugawione królestwa, gracz musi zamknąć portal, przez który kreatury dostają się do świata żywych. Historia, którą poznamy w grze, ciągnie się przez kolejne gry z serii Heretic oraz Hexen. Obecnie stan prawny i uniwersum jest dość skomplikowany. Activision posiada prawa do opracowywania nowych tytułów w serii, ale ich konkurent, ZeniMax, po kupieniu id Software, posiada prawa do wydawania gier z tej serii. Jeśli więc firmy się jakoś nie dogadają, na co się nie zanosi, nowego tytułu Heretic czy Hexen nie zobaczymy. Drugiego prehistorika zna chyba każdy, nie będę więc poświęcał mu wiele czasu. Ot, świetna humorystyczna platformówka z prześliczną kolorową grafiką. Właściwie jestem trochę zdziwiony, że nawet na monitorze 27-calowym ta gra wygląda świetnie. Idziemy dalej. Wróćmy jeszcze do prehistorika. Z ciekawości odpaliłem grę na projektorze, aby zobaczyć, czy ucierpiała na tym grafika. I wow, nawet na ekranie, który ma 150 cali, gra wygląda dobrze. Kiedy byłem piękny i młody, gry z serii Gateway, a były tylko dwie, wydawały mi się niegrywalne przez barierę językową, a język jest tutaj kluczowy, bo są to gry tekstowe. Tekstowe w najbardziej multimedialnym znaczeniu tego słowa. Mamy ładne wizualizacje, animacje, a w tle gra muzyka. Ale kluczowe jest czytanie bloków tekstów i w odróżnieniu od przygodówek point and click, tutaj nasze akcje wpisujemy z klawiatury. To może was odstraszyć, ale jeśli język nie stanowił was bariery, to wciągną was obie części. Ta druga jest trochę przystępniejsza i nieznajomość poprzedniej nie przeszkadza. Fabuła tylko części drugiej jest zbyt złożona, aby podsumować ją jednym akapitem. Powiem tylko, że w okolicy Plutona odkryto pewien dużych rozmiarów artefakt, a resztę polecam odkryć samemu. Twórcy gry już w 1996 roku udostępnili obie części bezpłatnie, więc nic nie stoi na przeszkodzie. Gry powstały na bazie twórczości nieżyjącego już Frederica Pohla, chyba jednego z najbardziej niedocenianych pisarzy science fiction. Szczęśliwie niedawno pojawiła się informacja, że wytwórnia Skybound wykupiła prawa do pięciu jego dzieł z uniwersum Hitchi, a pierwszej ekranizacji doczeka się właśnie Gateway. Dodam, że Skybound, czyli wytwórnia m.in. pana Roberta Kirkmana, jest odpowiedzialna za zekranizowanie komiksów The Walking Dead. Megalomania ukazała się w 1991 roku, czyli rok przed Dune 2, a stworzona została przez Sensible Software, firmę, którą wszyscy kojarzą z kultowej już dzisiaj gry futbolowej. Megalomania to RTS, jeden z pierwszych, jak zaznaczyłem, wydany rok przed Dune 2. Gramy jako jeden z czterech bogów, a nasze akcje ograniczają się głównie do sterowania naszymi wyznawcami. I tak, możemy nakazać im wynajdować nowe technologie, wznosić budowle, czy szykować się do boju. Możemy też dać im spokój, wtedy zajmą się przyjemniejszymi rzeczami, czyli rozmnażaniem. Z jednej strony cały czas robimy to samo na wszystkich 28 poziomach, z drugiej strony z jakiegoś powodu trudno oderwać się od monitora. Gier opartych o twórczość Lovecrafta nigdy za wiele. Szczęśliwie powstają od dawien dawna, więc jest w co grać.
Przykładem jest przygodówka Shadow of the Comet, wydana w 1993 roku. W grze pokierujemy losami fotografa Johna Parkera, który, aby wykonać dobre zdjęcie tytułowej komety Halleya, udał się do miejscowości Ealesmouth, gdzie miały panować idealne do tego warunki, bo miejscowość znajdowała się z dala od miejskiego zgiełku. Jak łatwo się domyślać, na miejscu coś poszło nie po jego myśli, ale dalej już nie spoileruję. Od tych samych twórców dostaliśmy jeszcze grę Prisoner of Ice, ale nie jest to bezpośrednia kontynuacja, a jedynie kolejna dobra gra w świecie Lovecrafta, którą warto się zainteresować. I kolejna gra na podstawie twórczości niedocenionego pisarza. Betrayal at Crondor bazuje na uniwersum Rift War stworzonym przez Raymonda Feista. Długo zastanawiałem się, jak streścić akcję gry w krótkiej formie i doszedłem do wniosku, że jest to niewykonalne, albo wykonalne w taki sposób, że i tak ktoś, kto nie znał uniwersum, nie będzie wiedział, o co chodzi. To trochę tak, jakbyście mieli streścić trylogię Władcy Pierścieni w jednym akapicie. Da się, pomijając lokacje, bohaterów i wszystko pomiędzy. Przekładając to na ten tytuł, musimy dostać się do miejscowości, której nazwa jest w tytule. Kropka. Betrayal at Crondor to rasowy RPG z trudną walką, zagadkami i dużą ilością tekstów do czytania. Zwiedzanie krainy o nazwie Midkemia odbywa się w widoku pierwszoosobowym, natomiast w chwili, kiedy dochodzi do potyczki, perspektywa zmienia się na trzecioosobową, a sama walka prowadzona jest z podziałem natury. W 1998 roku ukazała się kontynuacja pod tytułem Return to Crondor, też warta sprawdzenia. Dzisiaj oba tytuły można znaleźć na GOG-u. Kombinacja akcji i strategii w najlepszym wydaniu. Taki właśnie jest Cannon Fodder. Wybrałem część drugą, bo jest większa i bardziej urozmaicona, ale równie dobrze mogła to być część pierwsza, bo też jest cały czas grywalna. W Cannon Fodder sterujemy małą grupką żołnierzy, a przed nami prosty cel. Przeżyć i pozbawić życia naszych wrogów. Część druga rzuci nas na różne teatry działań. Średniowieczny, statek kosmiczny, planeta obcych, czy wypełnione gangsterami Chicago z czasów prohibicji. Ta zmiana krajobrazu jest wyjaśniona w instrukcji gry. Otóż porwali nas obcy i przenieśli nas w czasie. Proste. Warto zwrócić uwagę na okładkę gry. Jest na niej granat. Okładka ta była obiektem żartów i docinek. A wszystko ze sprawą okładki części pierwszej. Otóż pierwotnie na okładce umieszczono kwiat maku, który jest symbolem używanym przez brytyjskich weteranów. Pod naporem twórcy gry stworzyli nową okładkę, aby nikogo nie urazić. I oto w części drugiej mamy granat, z którego kpiła prasa, pisząc teksty w stylu: całe szczęście, zamiast kwiatka mamy coś bardziej odpowiedzialnego, ładunek wybuchowy. Fabuła w skrócie prezentuje się tak. Jest rok 928. Bohater przybywa do wioski na północy Europy. Na miejscu okazuje się, że większość mieszkańców została wycięta w pień. Tytułowa ekstatika to taka wiedźma Ciamajda. Bawiąc się zaklęciami, przywołała na świat demona wraz z jego świtą. Grę należałoby zakwalifikować jako survival horror z prerenderowanymi scenami i kamerą ustawioną na sztywno. Pomijając to, że ekstatika posiada klimat, który przykuwa do ekranu, to gra jest ciekawa także z innego powodu. Otóż zastosowano w niej grafikę opartą o elipsoidy. To znaczy, że wszystko, co się dało, zostało wykonane z elipsoid zamiast z poligonów. Dlaczego programista Andrew Spencer zdecydował się na taki krok? Otóż twierdził, i to całkiem słusznie, że z pomocą elipsoid można zrobić ładniejsze postacie niż z poligonów. Pamiętajmy, że gra wyszła w 1994 roku. I faktycznie, postacie 3D były wtedy kanciaste, to mało powiedziane. Wystarczy spojrzeć na serię Alone in the Dark. Nie bez znaczenia była też wydajność tamtych maszyn. Generowanie poligonów było morderczym wyczynem dla takiego 386, ale grafika oparta o elipsoidy to już żaden problem. No może nie żaden, ale w każdym razie mniejszy. Niestety, taki sposób przedstawiania świata nie przyjął się. Ekstatika, będąc potencjalnym wzorem do naśladowania, pojawiła się na chwilę przed rewolucją w dziedzinie procesorów oraz kart graficznych i komputery zaczęły sobie lepiej radzić z poligonami, więc zabawa w elipsoidy straciła sens, choć zespół odpowiedzialny za ekstatikę trzymał się tej technologii do wydania kontynuacji w 1996 roku.
Imię i nazwisko twórcy gry mogło się wam rzucić w oczy, jeśli posiadaliście C64. To on jest autorem najpopularniejszej chyba piłki na ten 8-bitowiec, International Soccer. Jeśli chcieliście się wkręcić w serię Might and Magic, ale odstraszała was archaiczność części pierwszej i drugiej, to proponuję zacząć od ładniejszej i przystępniejszej części trzeciej. Nieznajomość poprzednich odsłon w niczym tutaj nie przeszkadza, twórcy dobrze wprowadzają nowych graczy w meandry uniwersum. W starych grach serii Might and Magic fabuła była zawsze na pierwszym miejscu. Nawet nie będę próbował streszczać tego, o co tutaj chodzi. Oto, grupa śmiałków wrzucona w wir wielowątkowej intrygi. Fani RPG-u będą zachwyceni, ale jeśli ktoś całe życie stronił od tego typu gier, to może sobie odpuścić ten tytuł. Swoją drogą, jeśli chcecie się wkręcić w takie gry dzisiaj, to może zacznijcie od Legend of Grimrock. Pierwszą dziesiątkę zestawienia otwiera The Legend of Kirandia Book 1, czyli wyprzedzająca swoje czasy przygodówka point and click z fenomenalną grafiką, świetnymi animacjami i wciągającą fabułą. A dlaczego wyprzedzająca czasy? To za sprawą interfejsu. W przygodówkach wydanych do tej pory trzeba było najpierw wybrać jakąś akcję, np. podnieść czy zobacz, tutaj się po prostu klikało. Jeśli przedmiot dało się podnieść, to był podnoszony i tak dalej. Ta innowacja w interfejsie przygodówki miała miejsce już w 1992 roku. Trudno zrozumieć, dlaczego nie wszyscy przeszli na taką mechanikę od razu. W grze musimy pokrzyżować plany błaznowi o imieniu Malcolm. Władał on dość potężną magią i oswobodził się właśnie z więzienia, w którym przebywał kilkanaście lat za zamordowanie króla i królowej. Uciekając z zamkowego więzienia, ukradł mistyczny kamień o nazwie Kragen, który skupia w sobie moc magiczną całego królestwa. Po ucieczce postanawia złożyć wizytę osobie odpowiedzialnej za jego odświadkę, Kallakowi. Po krótkiej wymianie zdań błazen zamienia Kallaka w kamień. Tutaj poznajemy naszego bohatera, wnuka Kallaka i tak się składa, prawowitego następcy tronu. Okazuje się, że Kallak zabrał chłopca po śmierci rodziców i wychowywał go w tajemnicy. Teraz wszystko zależy od młodzieńca, a co za tym idzie od gracza. Pierwsza księga legend Kirandii to pozycja obowiązkowa. Tytuł nie zestarzał się wcale i zapewniam, że po ukończeniu części pierwszej od razu zabierzecie się za księgę drugą, a potem trzecią. To po prostu dobrze opowiedziane przygody z interfejsem, który jest przystępny nawet dzisiaj. Od siebie dodam jeszcze to. Korzystanie z opisu przejścia nie jest powodem do wstydu. Grę można dzisiaj zdobyć na GOG-u. Jungle Strike już na okładce podkreśla, jaki ma rodowód. Jest to kontynuacja Desert Strike'a. I jest to kontynuacja w najlepszym wydaniu. Różne teatry działań, w jedynce był jeden, cztery pojazdy, w jedynce był jeden i ponad dwa razy więcej misji niż w Desert Strike'u. Dzisiaj sobie myślę, że jest to aż dziwne, bo wydawcą gry jest Electronic Arts. Co się stało z tą firmą? Fabuła gry jest trochę nieprawdopodobna i jednocześnie wciągająca. Otóż syn Schwarzcharaktera z części pierwszej, Kilbaba, oraz baron narkotykowy Carlos Ortega jakimś cudem weszli w posiadanie bomby atomowej. I to najwyraźniej nie jednej. Planują zaatakować stolicę Stanów Zjednoczonych i tak pierwsza misja rozgrywa się w Waszyngtonie. Naszym głównym orężem w walce z Kilbabem i Carlosem jest podrasowany helikopter. Ale jak już wspomniałem, mamy też możliwość zmiany pojazdu na inny, konkretnie na poduszkowiec, motocykl i F-117. Gra jest mocno arcade'owa, ale też duży nacisk położono na aspekt strategiczny. Sporą część misji możemy wykonywać w wygodnym dla siebie momencie, z czego gracz będzie często korzystał, bo wykonywanie misji jedna po drugiej zwykle nie jest wydajne, jeśli chodzi o paliwo. A jeśli go zabraknie, czeka nas przyziemienie. Tutaj ponownie daje o sobie znać aspekt arcade'owy, mamy kilka żyć. Choć w dzieciństwie przechodziłem ten tytuł na SNESie i mam sentyment do tej wersji gry, to jednak wersja DOS-owa jest najlepsza. Choć co ciekawe, oryginalnie była tworzona na konsolę Mega Drive.
Podpowiem, że jeśli trzymacie jeszcze w szufladzie PSP, to istnieje możliwość zagrania w pierwsze dwie gry z serii dzięki kompilacji EA Replay. Obserwując rozgrywkę, może się ona wydawać chaotyczna, ale kiedy pozna się zasady gry, wszystko staje się jasne. Jesteśmy czarodziejem i poruszamy się na latającym dywanie. Naszym zadaniem jest zebranie many z poziomu. Jej podnoszeniem z pola bitwy zajmują się balony, a jej miejscem docelowym jest nasz zamek. Z innymi czarodziejami czy potworami rozprawiamy się z pomocą zaklęć. Tych jest całkiem pokaźna liczba i są dość ciekawe, na przykład przywołanie armii truposzy. Gra oferuje 50 poziomów w podstawce i kolejne 25 w dodatku Hidden Worlds. Dzisiaj pakiet o nazwie Magic Carpet Plus można nabyć na GOG-u, magiczny dywan doczekał się też kontynuacji i na tym niestety koniec, choć ducha Magic Carpet można spotkać np. w Dungeon Keeperze. Znalazłem na YouTube krótki filmik, gdzie Peter Molyneux pokazuje w programie Bad Influence, jak wyglądały pierwsze wersje silnika gry. Progres, jaki poczynili twórcy, jest wręcz piorunujący. And as you can see, although it's fairly smooth and you are traveling over a landscape, there's too many blocks there. And if you look at this door there, it just flickers too much. Yeah. So we rejected that. Tutaj trzeba zaznaczyć, że silnik Magic Carpet był zarazem atutem tej gry i jej gwoździem do trumny. Otóż gra pojawiła się w czasach pierwszego Dooma, w którego można było grać na 386. Natomiast Magic Carpet chodził wolno nawet na 486. Dlatego gra nie sprzedawała się najlepiej, bo i mało kto mógł w nią płynnie grać. Jeśli zastanawialiście się, dlaczego na skanach z okładki gry widnieje naklejka zawiera darmowe gogle 3D, to powodem było to, że od dnia premiery, bez patchowania, gra wspierała renderowanie anaglifowe. Choć dzisiaj o serii Space Quest pamiętają nieliczni, to kiedyś na premierę każdej odsłony fani przygodówek czekali z niecierpliwością. Powodów było kilka. Świetna grafika nie była na szczycie atutów poszczególnych gier. To fabuła i dobry humor przyciągały graczy. Nasz bohater, Roger Wilco, to... powiedzmy po prostu, że to idiota. Właściwie jedyne, co musicie wiedzieć o Space Quest 6, to to, że jest to komedia absurdu i że akcja rozgrywa się w kosmosie. Słowo więcej i zacząłbym spoilerować. Jeśli więc chcecie się pośmiać, tutaj wystarczy dodać, że jedna z postaci w grze to dowódca kiełbasa, to koniecznie sprawdźcie ten tytuł. Powiem więcej, gra ma na tyle dobrą szatę graficzną i na tyle dobrą fabułę, że zamiast grać wystarczy, że odpalicie sobie kompletne przejście gry na YouTube. Ogląda się to jak dobrą kreskówkę. Pomaga, że gra jest świetnie udźwiękowiona, a postacie mówią swoimi głosami. Howdy, stranger. The name's Blatz. Fester Blatz. Welcome to Implants and Stuff. Go ahead. Have a look around at some of the most interesting replacement body components this lovely planetoid has to offer. Gra ma jeden mały, malutki minus. Kończy się cliffhangerem, albo jeśli bolą was uszy od makaronizmu, gra kończy się zawieszeniem na krawędzi klifu. Problem polega na tym, że część siódma nigdy się nie ukazała. Szkoda. Pierwsza połowa lat 90. była obfita w gry logiczne i z pewnością każdy miał swojego faworyta. Moim po dziś dzień jest The Incredible Machine. Jeden z tych tytułów, które odpalało się po szkole i zamykało, jak już trzeba było znowu do niej iść. A to przecież pozbawiona fabuły gra logiczna. Do pokonania kilkadziesiąt poziomów, a nawet 160 w wersji rozszerzonej o nazwie Even More Incredible Machine. W grze dostajemy jasne zadanie, na przykład przebij balon. Droga do wykonania tego zadania już jasna nie jest. Aby tego dokonać, gracz musi połączyć ze sobą różne mechanizmy, które często zawierają w sobie element biologiczny, np. małpa na rowerku, albo chomik w klatce, czy po prostu kot. Tytuł daje dzisiaj tyle samo frajdy co kiedyś i zdecydowanie zasługuje na to, abyście poświęcili mu czas wolny. To chyba oczywiste, że jakiś Commander Keen musiał znaleźć się na tej liście, a że może być tylko jeden, to wybrałem Commander Keen in Goodbye Galaxy. Przyznam się, że do pierwszych epizodów nie wracam zbyt często, bo skoki, jakie trzeba wykonać, aby przejść niektóre poziomy, muszą być perfekcyjne co do piksela, co było fajne kiedyś,
ale dzisiaj brakuje mi na to cierpliwości. Tutaj jest lepiej, co nie znaczy, że gra jest prosta. Ot, jest mniej frustrująca. Goodbye Galaxy to epizody 4 i 5 przygód kina i co ważne, nie trzeba znać poprzednich, aby świetnie się bawić. Gry z serii Commander Keen wcale się nie starzeją, jeśli lubicie platformówki, to warto po nie sięgnąć. W końcu to tutaj programiści z id Software szkolili swoje zdolności, aby już za chwilę oddać światu pierwszego Wolfa. Jeśli w 1994 roku chciało się sprawdzić, na co było stać naszego peceta, to odpalało się Under a Killing Moon. Trochę naginam, niewielu miało wtedy ten tytuł, ale wiecie o co chodzi. Gra była na wielu płaszczyznach przełomowa. Ultra realistyczna grafika 3D, godziny nagrań wideo zrealizowanych na green screenie, a to wszystko na aż 4 płytach kompaktowych, w czasach, kiedy nie wszyscy mieli jeszcze napędy. Były to już trzecie przygody detektywa Texa Morphy'ego, w których mogli uczestniczyć gracze. Już teraz zachęcam wszystkich do sprawdzenia Martian Memorandum, czyli drugiej gry z serii. Na jej przykładzie widać skok, jakiego dokonali twórcy, ze zwykłej przygodówki point and click do czegoś zupełnie innego. Mean Streets, czyli pierwsza odsłona serii, wydany w 1989 roku, można sobie odpuścić. Under a Killing Moon, którego wyprodukowanie kosztowało 2 miliony dolarów, to multimedialny majstersztyk. A to, co powodowało największy szczękopad, to grafika 3D. W odróżnieniu od Dooma i jego klonów, tutaj nie mamy do czynienia z tak zwanym raycastingiem, a z oteksturowanymi poligonami i wyglądało to naprawdę nieźle. Zresztą, nawet dzisiaj ta grafika wygląda dobrze. Popatrzcie na ten fotel i miejcie w tyle głowy, że to gra z 1994 roku. Uniwersum Texa Morphy'ego to San Francisco po III wojnie światowej. Miasto jest wyraźnie dotknięte wybuchem atomówki. Jeszcze nie wszystko zostało odbudowane, a w wyniku promieniowania wielu ludzi zmutowało. Jedni i drudzy nie zawsze za sobą przepadają. W Under a Killing Moon detektyw musi m.in. odnaleźć statuetkę. Szybko jednak okazuje się, że sprawa jest bardziej poważna. Dlaczego? Gorąco zachęcam do przekonania się samemu. Dodam jeszcze, że sprawę zamieszana jest sekta Bractwo Czystości, a sama gra może się pochwalić dużą, naprawdę dużą, dawką humoru. Po tym tytule na Texa czekały jeszcze przygody w grach Pandora Directive oraz Overseer. I to był koniec, przynajmniej na długie lata, bo w 2014 ukazała się kolejna odsłona Tesla Effect. Co ciekawe, na grę zrzucili się fani serii poprzez serwis Kickstarter. Była to udana próba wskrzeszenia serii i warto ją sprawdzić. A już za chwilę ukaże się kolejna gra, The Poisoned Pawn. Under a Killing Moon jest dzisiaj dostępny w ofercie GOG. W 1991 roku, kiedy wyszła ta gra, id Software z Carmackiem i Romero na czele nie miało jeszcze na koncie takich hitów jak chociażby Wolfenstein 3D. Ale każdy, kto wtedy obserwował poczynania studia, wiedział, że ten zespół sporo namiesza w przemyśle rozgrywki cyfrowej. Jeszcze w 1991 roku deweloper zaskoczył Howard Tankiem 3D i Catacombs 3D, grami, które były swoistą rozgrzewką przed wypuszczeniem rok później Wolfa 3D. Ale id Software to nie tylko gry pierwszoosobowe, wystarczy wspomnieć o Commanderze Keenie. Studio ma na koncie jeszcze kilka innych, mniejszych, pobocznych tytułów, a na szczególną wzmiankę zasługuje seria Dangerous Dave, oczko w głowie Johna Romero. Gier z Dave'em wyszło całkiem sporo, ale w pamięci graczy na całym świecie zapisał się w szczególności epizod. Jeśli Commander Keen wydawał się wam zbyt dziecinny i cukierkowy, to tutaj znajdziecie zupełne przeciwieństwo. Shotgun, flaki pokonanych kreatur i bardzo wymowne animacje śmierci Dave'a. Do tego gra jest piekielnie trudna, a system zapisu postępu w grze wydaje się pokazywać w kierunku gracza środkowy palec. Zapisanie w czytanie gry? Zapomnij. Można, a nawet trzeba ratować się kodami, które pozwalają przenieść się do dowolnego poziomu, ale wtedy tracimy wszystkie punkty. A granie bez punktów w Dave'a to jak granie w Mario Luigi. Cazzo. Poziomów jest 8, mój rekord to poziom 7. Wiele lat po premierze pojawiła się wersja gry na telefony.
a obecnie na androidowych telefonach można odpalić coś, co nazywa się Dangerous David, co jest klonem oryginalnego Dave'a, ale to już nie to samo. Świetna muzyka stworzona przez Russella Shawa, którego mogliśmy też usłyszeć m.in. w Dungeon Keeperze, i jeszcze lepsza grafika, do której wystarczy dodać wybuchy kilku atomówek i mamy Fallouta. Z tą różnicą, że Syndicate pojawi się 4 lata przed Falloutem. Zaznaczę, że plansze, po których biegają nasi agenci, to zaledwie 16 kolorów. Ale i tak najważniejsza jest miodność, a miodu tutaj dostatek. Właściwie to cały czas robimy to samo, w dodatku na niemal identycznie wyglądających mapach, co zatem sprawia, że Syndicate to tytuł wybitny? Cóż, gra ma po prostu to coś. Nawet GOG podaje, że jest to tytuł, który często ląduje na takich zestawieniach. Ten ponadczasowy hit ze stajni Bullfrog przedstawia nam wizję przyszłości, w której wielkie korporacje kontrolują populację planety z pomocą specjalnego chipu, który, jeśli dobrze rozumiem, ludzie dobrowolnie mieli sobie wszczepiać, a chcieli to robić, bo była to forma cyfrowego narkotyku. Chip wpływał na postrzeganie świata, a że świat nie wyglądał ładnie, to chętnych, aby przyćmić jego realność, nie brakowało. Problem polegał na tym, że osoby z takim chipem można było w cudzysłowie przeprogramować. Taki los spotkał kierowanych przez nas agentów. Zostali porwani, ulepszeni różnymi podstawowymi modami i przeprogramowani. To, co się z nimi stanie dalej, leży w rękach gracza. Wszczepiając mody w ciała naszych podwładnych, stają się oni coraz potężniejszymi zabijakami. Ten proces wymaga jednak pracy zespołu badawczego, a potem pokaźnych sum pieniędzy. Zanim więc wymaksujemy nasz skład, minie wiele, wiele misji. Do misji można w zasadzie podchodzić na dwa sposoby. Stroniąc od walki, wyciągając broń tylko w koniecznych sytuacjach, ale jaka to niby zabawa? Żadna. Prawidłowa rozgrywka powinna wyglądać inaczej. Wspomniałem już, że ludzi można w tym świecie przeprogramować. I tak się składa, że mamy dostęp do takiego programatora, nazywa się Persuadertron. Jeśli zbliżymy się do przechodnia z aktywnym programatorem, ten zacznie za nami chodzić, podnosząc każdą broń, jaka znajdzie się pod jego nogami. Teraz wystarczy, że powtórzymy tę czynność kilkanaście, dziesiąt razy i z tak przygotowaną zombie armią możemy przystąpić do właściwego zadania. Gra doczekała się dodatku American Revolt, który oddaje w ręce gracza kolejne mapy o wyraźnie zwiększonym poziomie trudności. Istnieje też kompilacja Syndicate Plus, która zawiera już dodatek i jest dostępna na przykład na GOG-u. Kontynuacja gry o tytule Syndicate Wars nie wszystkim się już spodobała, sam przyznam się, że nie jestem jej fanem. Podobnie jak rebootu w postaci FPS-a, który ukazał się w 2012 roku. Syndicate ukazał się na wielu platformach, ale jako osoba, która miała okazję przejść wersję SNES-ową, amigową i PC-tową, radzę zostać przy tej DOS-owej, jest po prostu najlepsza. Warto też zainteresować się duchowym następcą o nazwie Satellite Rain. Grę stworzyło studio, w składzie którego znaleźli się twórcy oryginału, m.in. za muzykę odpowiada tutaj Russell Shaw. Istnieje jeszcze FreeSynth, czyli próba zrobienia syndicate'owego odpowiednika OpenTTD, ale pomimo wielu lat w produkcji, projekt jest jeszcze w powijakach i trudno go nazwać lepszą opcją wobec DOSBoxa. Eye of the Beholder, ponadczasowy klasyk, w którego po prostu trzeba zagrać i co ważne, jest cały czas grywalny. Co prawda trzeba sobie trochę pomóc, o czym za chwilę. Grupa śmiałków kierowana przez gracza ma zbadać podziemia miasta Waterdeep. Tam czekają na nas różne potwory, pająki, golemy i finalnie kreatura tytułowa. Po drodze odwiedzimy m.in. Królestwo Krasnoludów i tzw. Drow, czyli ciemnych elfów. EOP to staroszkolny RPG, czyli ruch następuje segment po segmencie. Oręże sterowanych postaci zależy od klasy, jaką im wybraliśmy. Wiadomo, złodziej toporem machał nie będzie, a krasnoludy nie słyną z czarowania. Maksymalnie możemy sterować 6 śmiałkami. Jak przystało na grę RPG z początku lat 90. jest dość trudno. Podziemia Waterdeep to śmiertelny labirynt i z funkcji Safe Load korzysta się tutaj często. Do tego w grze mamy zasady AD&D w edycji drugiej, które nie słyną z pobłażliwości wobec gracza. Na domiar złego gra nie oferuje automapy. Aby być dokładniejszym, gra nie oferuje żadnej mapy.
Kiedyś trzeba było ją narysować samemu, dzisiaj mamy do tego programik o nazwie The All-Seeing Eye, który odpalony obok DOSBoxa sam narysuje nam mapę. Przyznam, że po kilku przejściach gry z tym narzędziem trudno jest wrócić do kartki i ołówka. EOP doczekał się dwóch kontynuacji, jako fan powiem, że wszystkie są świetne, ale powszechnie uważa się, że część trzecia jest słaba. Warto zaznaczyć, że część trzecia nie była tworzona przez autorów dwóch pierwszych odsłon. Przy okazji tego tytułu nie mogę nie wspomnieć o powstającej fanowskiej konwersji gry na C64. To arcydzieło powstaje już wiele lat i istnieje duża szansa, że jeszcze w tym roku będziemy mogli ubić Beholdera na kultowym Commodorku. Zostawiam Was z kawałkiem intra. Brawo. Brawo, brawo, brawo. Dobrnęliśmy do końca. Nie spodziewałem się, że ten materiał będzie taki długi, po prostu dobrych starych gier jest naprawdę dużo i przyznam, że zamknięcie listy na tylko 30 pozycjach nie było łatwe. Zabrakło miejsca dla polskiej produkcji Electro Body, w którą zagrywał się kiedyś cały świat, czy serii Goblins, która naprawdę zasługuje na remaster. Ale też wcale go nie potrzebuję, bo poszczególne gry trzymają przy monitorze tak samo jak kiedyś. Albo Hired Guns, który jedynie graficznie pokazuje oznaki starości, fan pozostał młody. Niektóre gry zestarzały się jednak tak bardzo, że pomimo sympatii do retrogier i ogólnie do pikseli, trudno mi się zmusić, aby spędzić z nimi dłuższą chwilę. A koronnym przykładem jest UFO. Czas nie oprzeć się z tym tytułem łagodnie. Zmarszczki przyćmiewają wszystko. Toporna rozgrywka, mechanika i boląca wręcz muzyka. Szczęśliwie mamy dzisiaj alternatywę i to nie jedną i w dodatku są to udane próby wskrzeszenia tego tytułu. Podobnie wygląda to w przypadku Cywilizacji. Przełomowa strategia, ale mamy dzisiaj tyle nowszych odsłon, że powrót do tej pierwszej jest delikatnie mówiąc bolesny. Przyznaję również, że moją miłość do staroszkolnych RPGów schowałem na chwilę do szuflady, bo choć produkcji takich tutaj nie brakuje, to mogło być ich więcej. Nie miałbym problemu, aby obsadzić nimi 3/4 listy. Wymienię jeszcze Mans Oberanzan, Lands of Lore, Ravenloft, czy serię Ishar, Wizardry, czy Dungeon Master. Na pewno macie swoje ulubione stare gry, do których często wracacie i mam nadzieję, że podzielicie się tym w komentarzu. Ja tymczasem wracam do robienia kolejnego materiału. Dzięki za uwagę, cześć!